Siemanko, z tej strony wasz szalony farmer, Bądziu. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy trochę o dzikach, bobrach, borsukach, a także innej zwierzynie prosto z lasu. Zapraszam na dzisiejszy odcinek. A więc tak to wygląda u mnie. Pole ogrodzone siatką leśną. Nie wiem jak u was, ale u nas to jest bardzo rzadki widok. Pole zostało ogrodzone przeszło 2 lata temu po jakże trudnych perturbacjach z kołem łowieckim, które za bardzo nie było skore wypłacać odszkodowań za zniszczone uprawy, które akurat na tym polu wynosiło około 30-40% całej uprawie. Dzisiaj nieco mały rekonesans. Sprawdzimy, czy ogrodzenie nigdzie nie jest uszkodzone i czy dzika zwierzyna nie zrobiła jakichś tu nam strat przy tym. Tu mamy w tym roku akurat zasiane pszenżyto. Wczoraj zostało zasilone saletrą. Mniej więcej 300 kilo na hektar. Pole zostało w zeszłym roku zmeliorowane. Zostało zrobione i wyczyszczone odwodnienie. Zobaczymy od razu, jak tam strumyczek płynie. Piękną pogodę mamy dzisiaj. Końcówka kwietnia, dokładnie 31. O. Jak na razie nic nie widać. Ogrodzenie, jak widać, wymagało jeszcze wielu poprawek. Dołożenie dodatkowych żeremi. Jak to się prezentuje? Powiem wam, że nie było łatwo. Dojść do takiego porozumienia. O, już mamy pierwsze wejście. O, już jest. Pierwsza ścieżka. Widać jak ładnie sobie tutaj zwierzyna wchodzi na uprawę. Prawdopodobnie borsucze ślady, ale już dzik równie dobrze może tu wejść i podważyć. Ciężko było właśnie z kołem łowieckim dojść do jakiegoś rozsądnego konsensusu, aby jakoś zaradzić obleganiu właśnie tej uprawy przez dziki, ale w końcu się udało. Tak jak większość kół nie jest skore do wypłaty odszkodowań, tak w tym przypadku nie było za kolorowo. Nie chcieli, odszkodowania były zaniżane, ale w końcu się udało.
doszli do wniosku, że założą mi ogrodzenie, nie tylko na tym polu, ale jeszcze na drugim, aby właśnie zminimalizować ryzyko wejścia dzikiej zwierzyny na plantację. Dobrze. Wygląda w miarę ok. Tam już nie będę się pchał, nie widać nigdzie śladów świeżych, żadnego żerowiska, ale zobaczymy. Przejdźmy jeszcze, zobaczymy drenę, jak ściąga wodę, w jakiej ilości. Mnie również to ciekawi, gdyż ostatnie dni były nieco obfite w opady. Zobaczymy, jak sobie radzi. Pięknie, przyroda już się na wiosnę budzi do życia. Jaka cisza i spokój. Ładnie ten ruch jeszcze w zeszłym roku był całkowicie suchy, nie było wody. Można było normalnie przejść. Zaraz zobaczymy, jak działa nasz system. To oczywiście to niemiecka jeszcze drenarka, ale nieco zmodernizowana. Zobaczymy, czy leci coś, czy nie. Cały czas. Strumyczek płynie. I zasila tutaj właśnie ten ruch. To nam najlepiej ukazuje, ile taka drenarka jest w stanie tej wody odsączyć z pola, osuszyć. Powiem wam, że nie było dnia, kiedy tu przyjeżdżałem i tu było sucho. Cały czas woda się leje. U was też macie problemy z dziką zwierzyną? Przychodzi, niszczy wam uprawy? Może piszcie w komentarzach, w jaki sposób sobie poradziliście. Czy dochodzi u was również do takich rozwiązań jak u mnie? Czy jest to nieco jakaś innowacja dla niektórych,
Nie wiem, podzielcie się swoimi uwagami. Jeszcze tylko rzut oka na przężytko. Pięknie. Jedziemy do domu. Ogrodzenie tylko jeden mały ubytek. Postaram się później przyjechać z narzędziami jakoś zalepić. Na dziś to wszystko. Zapraszam do następnego materiału wideo umieszczonego przeze mnie. Pozdrawiam wszystkich i zachęcam dalej do subskrypcji, lajkowania i udostępniania. Pozdro.